Gościem dzisiejszego programu jest Henryk Lipiec, radny powiatu łukowskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Będziemy dzisiaj rozmawiać o sprawach powiatu, jak i miasta Łuków. Ostatnio mieliśmy dwie sesje absolutoryjne, zarówno w mieście, jak i w powiecie. W powiecie wszyscy zadowoleni. Pan powiedział takie zdanie po sesji, że niektórym radnym chyba było na rękę, nie chciało już się głosować, bo jest to ostatnia sesja absolutoryjna w tej kadencji. Trochę to śmieszne, trochę to straszne, bo z jednej strony nie ma żadnych dużych inwestycji, zadłużenie powiatu nie maleje, no i wszyscy troszeczkę tak zadowoleni, a sprawa PKS-u, sprawa szpitala wisi tak naprawdę w powietrzu. No właśnie, bo to jest ostatnia sesja faktycznie. Natomiast, panie redaktorze, no patrząc na przebieg sesji, na skład sesji, no w Radzie Powiatu jest arytmetyka. To było wiadomo, że absolutorium zarząd uzyska. To, co myśmy zrobili tam chyba z dwoma czy z trzema kolegami, że wstrzymaliśmy, to był taki sygnał, że to nie jest tak różowe, jak przedstawiali przedstawiciele, nie wiem, Przymierza czy PiSu. Bo ja pragnę tylko przypomnieć, pan wspomniał o zadłużeniu, że nie maleje, faktycznie nie maleje. Co do dużych inwestycji, no mamy w tej chwili obwodnicę, to jest ponad 11 milionów, aczkolwiek też z problemami. No i nie jest wyjaśniona sprawa szpitala. Właśnie, co z tym szpitalem? No, problem polega na tym, że tak naprawdę to nikt nie wie. Zostały wydane 2,5 miliona złotych i to prawdopodobnie, i całą dokumentację, i to prawdopodobnie pójdzie do kosza, a pieniądze są wyrzucone w błoto. Nikt nie potrafi powiedzieć, czy szpital, czy ta inwestycja będzie kontynuowana, czy jest zarzucona. No, głosy kuluarowe, nazwijmy to, są bardzo sprzeczne. Z jednej strony, z tego co wiem, dyrekcja nie pali się do inwestycji, z drugiej strony są jakieś tam naciski zewnętrzne, żeby to kontynuować, ale wszystko się rozbija o brak pieniędzy. To jest główny problem. I to są punkty, czy zadłużenie, czy sprawa szpitala. Spowodowało to, że osobiście się wstrzymałem od udzielenia absolutorium. Wspomniał pan o obwodnicy. Dość duża inwestycja, która tak naprawdę już powinna być skończona w 2014 czy 2015 roku. Pamiętam takie zapewnienia chociażby starosty. Kwota około 11 milionów przy wsparciu także miasta i środków zewnętrznych. Jedyna inwestycja przez ostatnie 4 lata. No tak. Obwodnica, z tych większych, tak? Chociaż to 11 milionów. Obwodnica jest realizowana w ramach megaprojektu przez wszystkie powiaty województwa lubelskiego. Ja się zgadzam, że to już powinno być wcześniej sfinalizowane. Natomiast powiem tak, dobrze, że w końcu ruszyła. Aczkolwiek z ogromnym zaskoczeniem przyjąłem informację, którą żeśmy otrzymali, że budowa obwodnicy będzie, jak najbardziej, ale obwodnica nie będzie kończyła się rondem. Czyli mamy 7 rond, a tam, gdzie było jedno potrzebne, tak naprawdę. Znaczy, wie pan, nastąpiła zmiana dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. I to, co do tej pory było, wydawało się jasne, że to rondo będzie, dyrektor wycofał ten wniosek. Mhm. Szkoda, że władze centralne tak traktują samorządy, bo no jakaś tam umowa i ustalenia były. I teraz proszę sobie wyobrazić. Jedziemy z ulicy Świderskiej drogą czteropasmową i dojeżdżamy do Krajówki 63, do ulicy Radzyńskiej i ta droga nam się zawęża do dwóch pasów, bo zgoda na włączenie do ruchu, do drogi krajowej będzie się ograniczała do dwóch pasów, czyli będzie zawężenie, będzie wąskie gardło. I brak pierwszeństwa oczywiście. No pierwszeństwo jest... będzie miała Krajówka, mm-hmm. będzie miała ulica Radzyńska. I tak jak wcześniej żeśmy rozmawiali z wieloma osobami, tak się zastanawiamy, jak będzie wyglądała sytuacja, jeżeli nagle ktoś będzie chciał skręcić w lewo, i zablokuje w stronę centrum i zablokuje cały ruch w kierunku Radzynia. Nie wiem, mam nadzieję, że to rondo w końcu powstanie, aczkolwiek jest naprawdę to nieszczęśliwe i jeszcze raz powtarzam z pełną świadomością. Jest to dowód, jak władze rządowe traktują samorządy. Zatrzymując się przy polityce rządowej, obniżyliście wynagrodzenie staroście. W wielu powiatach, miastach, a w mieście Łuków na chwilę obecną ta sprawa jest cicha. A miało być chyba to zrobione do końca czerwca. To jak to jest z tymi przepisami? Niektórych obowiązują, niektórych nie. Panie redaktorze, nie obniżyliśmy.
Ja nie brałem udziału w głosowaniu. Ja i kilku kolegów z Rady uważamy, że w ogóle ten zapis, ten przepis to jest przepisem typowo populistycznym. Natomiast faktycznie, jak to powiedział jeden z przedstawicieli PiS-u, że surowe prawo, ale prawo. No, i podjęta została uchwała dzięki dwóm radnym z PiS-u, bo pozostali się wstrzymali i część nie brała udziału w głosowaniu. To wynagrodzenie starości łukowskiemu zostało obniżone o 20%. Aczkolwiek dziwne jest, że takiej uchwały nie podjęto w ramach Rady Miasta. I teraz jest pytanie, czy prawo... Kto powinien to zainicjować? No powinno zainicjować prezydium Rady, no bo powiedzmy sam burmistrz nie będzie sobie wnioskował, prawda? Natomiast teraz się jawi pytanie, czy prawo określone surowym prawem, ale jednak prawem dotyczy wszystkich, czy dotyczy części samorządów. Zresztą to prawo zostało wprowadzone naprawdę na szybko i z ogromnym bałaganem. Ja wiem, że w Urzędzie Wojewódzkim, w Urzędzie Wojewody są różne interpretacje tego wszystkiego i tak naprawdę o co tutaj chodzi, oprócz tego, że rzucono hasło obniżamy wynagrodzenie, pytanie jest, czy to dotyczy starosty, bo podejrzewam, że wicestarosty, członków zarządu, skarbnika, a może i naczelników, a może pracowników. Nie wiem, naprawdę nie wiem, bo to nie jest określone. Natomiast jest to prawo, które wprowadziło bardzo dużo zamętu i bałaganu w samorządach. Tak jak mówiłem na początku, będziemy rozmawiali także o sprawach miasta. Kilka dni temu otwarcie dużej inwestycji, inwestycji jak najbardziej potrzebnej, mowa o zalewie Zimnowoda. Był pan osobiście na koncercie? Nie, na koncercie nie byłem, nie jestem fanem tego typu muzyki, ale powiem tak, może to zdziwi niektórych czy władzę, ale ja uważam, że decyzja dotycząca zalewu jest decyzją bardzo słuszną. Dookoła miasta mają podobne obiekty, aż się prosiło, żeby wreszcie u nas. Tym bardziej, że myśmy to mieli. Myśmy to mieli ogromne i strasznie zaniedbane. Te 4,6 miliona, które zostały wydane do tej pory, uważam, że zostało dobrze wydane. Ja nie znam inwestorów, wiem, że to ze Stalowej Woli, ale należy im się pokłon i szacunek za to, co zrobili. Chciałbym tylko nadmienić, że na przykład szacowanie wywozu przy czyszczeniu zbiornika na poziomie 30 ton okazało się, że 100 ton, a więc te zadania niejako były bardziej skomplikowane, jak mogło się wydawać. W zasadzie można powiedzieć, że zmieszczono się w terminie i tutaj chwała burmistrzowi za podjęcie tej decyzji. Chociaż proszę pamiętać, że to jest pierwszy krok. Tych kroków będzie jeszcze pewnie z 5. I to wcale ten krok... Za każdym krokiem będą szły pieniądze. Nie największy. Mamy do wydania, jeżeli chodzi o zalew, ja operuję szacunkami, 16 milionów, jeszcze 4,6 miliona plus 16 to jest ponad 20 milionów, a to, więc to jest ogromna kwota. Może trochę dziwić, dlaczego akurat w tym czasie dokonywano uroczystego otwarcia, gdzie jest to tak naprawdę teren budowy. Są mankamenty, na przykład brak wody, no bo każdy sobie sprawę z tego zdaje. Jak to zostanie rozwiązane, nie wiem. Czyli tak, sam pomysł jest na pewno bardzo dobry. Do tej pory realizacja zasługuje na uznanie. Zobaczymy, co dalej. Na pewno jeszcze będzie pytanie, jaki będzie koszt utrzymania tego wszystkiego. Czy władze miasta już szacowały, czy to będzie, nie wiem, 500 000, czy to będzie 1 000 000 zł. Bo proszę pamiętać, tu trzeba będzie zatrudnić ludzi, tu trzeba będzie o ten teren dbać, a to wszystko kosztuje. Tak, będziesz nawet już pojawiły się sygnały o próbach dewastacji, czy o samych dewastacjach, to więc na pewno będzie monitoring. No wie pan, tu można wrócić do kwestii monitoringu, ale takiego prawdziwego monitoringu, żeby wejść w porozumienie z policją, doposażyć ich, bo faktycznie okaże się, że ogromne nakłady zostały poniesione, a to zostanie po prostu w bardzo krótkim czasie zniszczone. Pana nazwisko pojawiło się wśród 4 nazwisk potencjalnych kandydatów na burmistrza miasta Łuków. Mam tutaj na myśli Piotra Pudowskiego, no obecnego burmistrza Dariusza Szóstka oraz Arkadiusza Kaszni. Czy to prawda i ewentualnie skąd decyzja? Wie pan, z tego co ja wiem, to tylko Piotr zadeklarował jednoznacznie, że będzie startował. Ja powiem w ten sposób.
Ordynacja przewiduje określone terminy. Poczekajmy do terminów dotyczących zgłaszania kandydatów na burmistrzów. A co do samych wyborów, wie pana, ja bym chciał, żeby tym miastem zarządzała osoba, której ludzie się nie boją. Ja bym chciał, żeby to miasto przestało być rządzone, a było faktycznie zarządzane wespół z ludźmi. To jest dobro nas wszystkich. To nie jest własność jednego człowieka czy jednego ugrupowania. Miasto należy do obywateli. I przede wszystkim... Poważny zarzut. I przede wszystkim... To jest prawdziwy zarzut, panie redaktorze. Ludzie nie mogą się bać o utratę pracy, pytani na jakiś temat, że boją się odpowiedzieć. Myślę, że tu nie trzeba jakiejś nowej zmiany, czy słusznej zmiany. Tu w mieście trzeba normalności. Liczę, że ta normalność się stanie po wyborach. Czyli teraz czekacie jako grupa, jako kandydaci na czas, kiedy będzie można zarejestrować już komitety, no i później ewentualna tak, kampania. Oczywiście, no i... bo jeszcze przecież komitety nie są porejestrowane, jakieś tam rozmowy trwają. Ale tak jak mówię, to określa wszystko ordynacja. Dajmy sobie trochę czasu, zgodnie z zapisami ordynacji będzie się wszystko wyjaśniało i wtedy okaże się, kto kandyduje na burmistrza. Jeszcze dopytam w takiej kwestii telewizyjnej. Czy wyrazi pan zgodę na ewentualną debatę z poszczególnymi kandydatami na burmistrza miasta Łuków? Pan już wymaga ode mnie deklaracji, że ja będę startował. Natomiast, nie, jeżeli się okaże... Jeżeli będzie taka decyzja. Jeżeli no bo... będzie taka decyzja, oczywiście jestem do pana, jestem do państwa dyspozycji jak najbardziej. Gościem dzisiejszego programu był Henryk Lipiec, radny powiatu łukowskiego. Dziękuję panu, dziękuję państwu.